Kariery. No nie, powinien grać, powinien się skupić na grze. Kurde, moim zdaniem. Cześć, witajcie moi drodzy. W dzisiejszym materiale przedstawię wam najlepsze momenty z meczu Virtus Pro oraz innych live'ów z Twitcha. A ty, jeżeli chcesz codziennie oglądać właśnie takie materiały, to pomóż mi wbić pod tym materiałem 1000 łapek w górę i od razu jutro wrzucam dla was kolejny materiał. I standardowo, jak to u mnie bywa, do wygrania jest jeszcze kostka Good Night w śnieć, Minimal Wear. I aby wygrać, trzeba subskrybować kanał z tym dzwoneczkiem, polubić ten materiał, zalajkować mój fanpage, zafollowować mnie na moim nowym Instagramie oraz napisać komentarz z godziną, o której oglądasz ten film. Napisz w komentarzu Pasza, ja przypnę ci serduszko. I tutaj z tego miejsca pozdrawiam Jakuba, Andrzeja, Łukasza, Dawida i Filipa. Są to osoby, które dały łapkę w górę pod filmem i wysłały mi SS-y na fanpage. Jeżeli chcesz się tutaj znaleźć, to już wiesz, co zrobić. A może i ty znajdziesz się w filmie. I każda łapka to 1 cent więcej do następnego giveawaya. Także łapkujcie, a teraz zapraszam już do oglądania. Do you consider yourself an esports expert? Then try bets.net. Live and express bets. Odds depend on user's choice. Instant withdrawal, 24/7 support and user-friendly interface. Everything is crystal clear. Bet and win with bets.net. 14 śmierci. No i MP9. Znowu właśnie, żeby mieć taką broń chodzącą, żeby można było biegać, strzelać. Tymczasem Major, fantastyczny, dwa fragi na środku. Kiedy chyba grał full Major! No teraz to była jego akcja. Trzy fragi od Majora, ten wycofuje już do biblioteki. Wcelowany z daszku był Sik, no ale tutaj... Wcelowany ze snajperką. Hobbit już z trzema fragami w tej rundzie. Dorzucony flash, niecelny strzał snajpera drużyny terrorystów. Hobbit chowany ma tylko 16 HP na koncie. Musi uważać, nie może teraz wychylać. Nie może stawić samego snajpera. No i właśnie, Mo zostaje jednak sam. Ze snajperką będzie mu tutaj ciężko, chociaż frag zdobyty. No i nie może pójść po refraga DD. Czyżby broił na raz? Oj, nie, to niemożliwe. Chociaż gdyby broił, to pewnie bomby rozbroił. Ależ tutaj frag. Fantastyczna reakcja, przeskakiwał nad nim. Robić, jak tu podejść, jak zaatakować. Wejście na bombset, a wydaje się w tym momencie może nie do końca trafionym pomysłem. Mo, fenomenalny strzał ze snajperki. Mo po raz kolejny z tobą w głowę. Mo, co robi Mo? Cztery fragi, już tylko X-Kilet. 1 na 3, bomba leży. 45 sekund do końca. Mo celowany, coraz bliżej X-Kilet. Mo, nie to Dosia, ale jakże fantastyczna runda rozegrana przez Moa. Runda chyba tego całego turnieju, mam wrażenie, jak do tej pory. Oglądaliśmy w trzech meczach coś nieprawdopodobnego, jak walną. No to jest... Słyszał X-Kileta, słyszał kroki. No i bardzo blisko jest Adren, a tu wie, że będzie miał szansę. 25 sekund, Adren teraz poczeka na strzał. Gdyby zbejtował ktoś z daszku, żeby oddał strzał X-Kiret. Ale ten... Nie wiem, czy tam Hobbit rzucał granat dymny, chyba tak. Ale co z tego, skoro X-Kiret tutaj radzi sobie fenomenalnie. Ostatnie trafienie również wpada na jego konto. Skompletowany! Także teraz to X-Kiret pokazał, na co go stać. Zdecydowany Mołotow na zajęcie. Ale jeszcze go Adren nie rzuci, poczeka na swoich partnerów, aż ci dołączą do niego na środku, dopiero wtedy będzie tego Mołotowa rzucał. Jeszcze Smoke na tak jest, i teraz Mołotow. O, ten... A, X-Kilet chce go zatrzymać, zobacz, zatrzymał tego. Przyblokował go, proszę, była luka. Ale sprytnie X-Kilet. Tego się nie spodziewał Mir. A, to bardzo sprytne zachowanie X-Kileta. Nic poń. Patrzył tak, ale tak odwrócił się nawet do środka. Gdyby tam ktoś wychylał, miałby łatwego fraga. X-Kilet po prostu popatrzył sobie na Smoke'a, stanął sobie na nim. I halo, halo, wracamy do was z meczem Big kontra Renegades. Po nieco dłuższej przerwie niż przewidziane. No i dlatego przenosimy się od razu na mapę, bo tutaj na overpassie pierwsze fragi już za nami. Co to była za pestka od Tiziana? Co on strzelił? A więc ta przewaga po stronie CT jest gigantyczna. Tizian jednak nie daje rady. Smuja będzie musiał uważać. Przygotowany ze snajperką poleciał flash Smuja. Ten strzał troszkę za szybko. A i terroryści coraz bliżej. Oj, tarapaty, Smuja z jednym fragiem, Smuja tym razem niecelnie, z nożem wjeżdża na przeciwnika, Smuja dożuje rywala. Co tu się dzieje w tym meczu? To ja naprawdę, no nie wiem, co mam powiedzieć. Jeszcze tylko kosy nam brakowało, a jest dopiero, tak naprawdę to była szósta runda tego spotkania. Mają flesze antyterroryści, to jest cały ekwipunek, z którym mogą spokojnie ten momset odbić. Poleciał Smoke, za chwilę być może poleci flash, tu jeszcze late na bombset, Gobi skanuje. Ale bardzo mocno bity, trzeba broić bombę, nie ma już czasu, kolejny grant dorzucony, Gobi znowu próbuje, ale nic z tego. A nie, to chyba była powtórka tej akcji, niechcący. Tak się zrobiło, byłem pewien, że to kolejny nade poleciał, ale to nie, to nam się stylizował obraz. No i brojenie na raz. No, trzeba broić koniecznie, Gobi celowany, ale to będzie runda dla terrorystów, czy nie? Oj, broi bombę! O, dopiero teraz podniesiona przez Foresta, no i będzie pantował właśnie tutaj. Michu będzie wychylał, ale ten pojedynek niestety przegrany, chociaż był tu biały. I teraz wszystko w rękach białego, Forest.
Błyskawicznie wycofuje ze snajperką Forest, więc to będzie szansa dla białego. Kolejny strzał Foresta, tym razem celny, no i biały nie może trafić. Forest wciąż, dużo HP na koncie, dopiero teraz dobra seria od białego. 11 HP Forest, biały coraz bliżej, no i biały dokończy tę rundę z wielkim trudem, ale jednak na 2-3, no i podniesie snajperkę dla Snatchiego. No z wielkim trudem i też... Nie, on tutaj biały wyjaśnia sprawę jednak. No i Snatchi, no i kolejny headshot Snatchiego. Nie było coveru ze strony Lekro, także Denis teraz bardzo mocno przesadził. Ale wiedział, że był tam Snatchi od respa, być może dlatego chciał zaatakować, ale był też tam biały. Lekro za chwilę podniesie bombę, 10 sekund do końca, mało czasu. Snatchi już wychyla agresywnie, wiedząc gdzie plantowana jest bomba. Snatchi chyba trochę teraz przesadził, no ale na plecach biały na szczęście nie myli się. 13 HP biały, no ale drugi klacz wygrany przez białego w tym meczu, tak tym jest. Razem na 3-4. Tak i jest. Gdyby to trafił Pasza, to być może... To byłaby czysta formalność, żeby to ugrać, a tak to Pasza będzie miał teraz wielki problem z rywalami. Dorzucone flash na rampę, żeby tam nie mógł je strzelać Forest, no ale nic z tego. Jeszcze smoke na paczkę, jeszcze próbuje Pasza biceps. No ale tu będzie mu bardzo ciężko, Forest na pochylni, właśnie po niego pójdzie Jarek Pasza, zdobędzie tego fraga. Nie ma czasu Jareka, nie ma też defuza, chociaż ten leży tuż, tuż obok. Pasza biceps. Nic już więcej nie zrobi, gdyby trafił, gdyby tego fraga zdobył. Znaczy, bo tutaj ustawiony jest res, gdyby tutaj Snatchi zdobył tego fraga, to może z tej rundy coś jeszcze będzie, bo ewidentnie zbierają się zawodnicy terrorystów do ataku na bombsite B. No Snatchi teraz musi rozegrać fenomenalną rundę, ale fenomenalną rundę rozgrywa res. No co to był za strzał od Reza? No, po co ci AWP, jak trafiasz takie głowy? No res potrafi takie strzały trafiać. Tu jeszcze get right na bombsite, ja zatrzyma na moment tę rotację, no ta runda musi wpaść na konto NiP-u, to jest 5-1 Michu. No ma zestaw granatów, ma defusa, ale szans na zwycięstwo raczej nie. Z jednym fragiem wie, że Getrad cały czas się tutaj będzie próbował odbijać, bo wydaje się, że to nie będzie sensu. Rez jeszcze stara się poszukać fraga. Jeżeli on sfraguje, to może wtedy będą atakowali. No, a Rez z jednym, ale błyskawicza. Na szczęście odpowiedź ze strony Michala. Widzimy, jak niesamowicie zmotywowani są zawodnicy Ninja Simpy Jamas. Frag dla Denisa. Denis! Po raz kolejny! I to już tylko Neo. 1-2. Getrad podchodzi, próbuje Neo, ale to będzie bardzo ciężko. Neo nie może trafić. No i proszę bardzo, jaką rundę przegrywają Polacy? Co strzela Denis? Co strzelają zawodnicy Ninja Simpy Jamas? A co przegrywają nasi? No już w trudnej sytuacji. Trochę też taki pogubiony. Nie był pewny, jak to wszystko rozegrać. No a teraz NiP, no nadal jest ta przewaga. Nie tylko jeżeli chodzi o rundę, ale przede wszystkim jak rozgrywane jest to spotkanie. No zobacz, jak różne się te wejście. Zobacz, jak przygotował się Ninja Simpy Jamas z tymi wjazdami na bombsite B, a jak przygotowane jest Virtus Pro. To nie jest przygotowane Virtus Pro, to jest wejście... Chaos. To jest face-itowe wejście, czy backpackingowe wejście, po prostu. No zobacz, problem po naszej stronie. Wcelowany teraz Pasza, licząc, że Denis wychyli. Ten jednak mądrze tym razem, spokojna gra Denisa. Daje podłożyć bombę, biały w końcu wychyli po fleszu. Denis wychyli na białego, no i Pasza zostaje sam. 11 HP na koncie, Pasza czeka cały czas, spokojnie. Teraz Pasza próbuje, ale nic z tego, no nie może Jarek trafić, chociaż sprytnie, bo dostaje się na rywala. Denis wciąż spokojnie, ale Forest błyskawicznie refraguje po tym jednym fragu Paszy. A niestety ten mecz przegrany przez polski zespół, niestety... Nie, zostaw, ja mam Zeusa na niego. To zostaw. O, jest tutaj! Jest. Ej, gra mi się zawiesiła, nie! Jak, co? Gra mi wyścig, zginąłem? Kur... Nie, co? Zdąża, on dwóch zabił, zdąża. Main jest. Main jest. Jesteśmy już po meczu Virtus Pro kontra Ninja Simpy Jamas. No i przyszła pora na krótkie podsumowanie tego meczu. Jesteśmy już po meczu Virtus Pro kontra Ninja Simpy Jamas. No i przyszła pora na... Przecież nie słyszał cię. Lewo sprawdź. Tam będzie. And joining me is Pasha. So how are you doing? Could be better like always, but it's pretty good. Well, good to hear. How hard have you been preparing for this stage of the major, and how important is it for you to get through to the legend stage? You know, it will be nice to be back to the legends, to once again have a legend status. Who knows, maybe it will be my last one.
About preparation, about last 7 days, we wake up just straight from the beds, go to in front of computers, playing like 10-12 hours per day. Skończyłem karierę. No nie, powinien grać, powinien się skupić na grze. Kurde, moim zdaniem. Tak mi się wydaje. Prawy dolny róg? Co? Na kogo plułeś? Prawy golny na róg? Flash on the other one. Mhm. Dead, I'm out guys. Shred drops it. Dead C, nice. Dead alley, and one backside. Nice, not you. Backside. Dead backside. Oh my god. Oh my god! Nice ace, bro. Are you in London? Snatchy, hello. Hello. Are you in London? Yeah.